Jak sam podtytuł mówi, jest to próba wskazania źródeł i powodów spadku autorytetu oraz liczby praktykujących. Próba, czyli próba wywołania dyskusji, zasygnalizowania paru rzeczy. Ja kompletnie nie mam zamiaru tutaj wyczerpać tematu, tym bardziej, że Marek po mnie, tylko wskazać pewne punkty. Powiem szczerze, że skupiłem się na sensie, nie na cyferkach, liczbach, mógłbym wykresy podawać, tak jak to wyglądało. Natomiast myślę, że nie o cyferki tutaj w tym problemie chodzi, tylko o to, dlaczego tak się dzieje, a chyba każdy z nas to widzi na co dzień, że autorytet Kościoła spada. Ja rzadko biegam po różnych portalach, ale ostatnie dni tak sobie zrobiłem i byłem przerażony. Nie miałem pojęcia, że liczba, ilość artykułów wrogich, czy bardzo krytycznie oceniających Kościół jest tak duża. Ja powiem szczerze, nie dowierzałem. Mówię, co tu się wydarzyło takiego? Nic szczególnego, tak? Nic ostatnio szczególnego takiego się nie wydarzyło. Natomiast liczba krytycznych i to do tego stopnia krytycznych, że nie atakująca problem jakiś, tylko na przykład czemu próba naprawy Kościoła się nie powiodła i dlaczego tak musiała być? Czyli już takie, tak? Już równa pochowa nas tylko czeka i nie ma ratunku. Takie niestety ilość tych artykułów, powiem szczerze, naprawdę mnie zaskoczyła. Nie czekałem na Marka. O sobie w sumie już tyle się razy przedstawiałem, że myślę, że to sobie pominiemy. Weź. Let's go. To sympatyk. Teraz możesz cyfrać. Nie mam oficjalnej legitymacji. A jest? Nikt nie ma. Ale z tą szarką. Nie czuję się jako legatom. To tak na swoje usprawiedliwienie, tak? I organizatorów, że w ogóle tutaj zaprosili. No Mariusiu, proszę cię. Dobrze, daj. Koniec socjalizmu w 89 roku stał się początkiem nowej ery. Niby Kościół miał ruszyć z rozpędu, wolność religijna, natomiast stało się coś dziwnego. Po paru latach ktoś taki w sumie prawicowy, narodowy i bliski Kościołowi jak Kukiz nagrał utwór ZHN nadchodzi. Pojawiło się, tak? No, mają zakaz grania, więc nie odświeżam sobie tego utworu. Stała się rzecz dziwna, bo Kościół zamiast zyskiwać jeszcze większy autorytet, który miał ewidentnie podczas zakomuny, mówiąc krótko, zaczął ewidentnie go tracić w społeczeństwie. Nie będziemy dociekać powodów tutaj tego, natomiast stało się to trwałą tendencją, trwa do dziś, co widać nie tylko w sferze jakiejś religijnej, publicznej, ale również w szkołach podstawowych nie źle. Bo oglądałem troszkę statystyk, popytałem osób pracujących w szkołach, w podstawówce nie jest źle, chociaż im bliżej do 8 klasy, tym więcej osób niechodzących na lekcje religii, natomiast to są poszczególne kilka osób, tak? Większość generalnie chodzi, natomiast w szkołach średnich to taki świeżutki przykład z mojej parafii. Proboszcz był na wakacjach, na urlopie, wrócił, spotkał się z kolegami, którzy między innymi w jakichś większych miastach pracują i mają lekcje religii, to jeden mu się podzielił taką świeżą opinią, że z 4 klas w technikum zebrał 1 klasę na religię chętnych i to było 13 osób. Więc z około 100 uczniów, 13 zdecydowało się w szkole średniej na lekcję religii i chodzi.
Więc jest to dość przerażające. Na forum podpytywałem również, jak to wygląda. Mamy trochę młodych ludzi. Niestety, tak, im większe miasto, tym gorzej to wygląda. Za tym idzie niestety również spadek autorytetu Kościoła w środowisku akademickim, w środowiskach kultury i szeroko pojętych elit. Modne stało się odcinanie się od Kościoła. No, wiele postaci takich sztandarowych niestety już nie chce mieć z Kościołem nic wspólnego, gdyż no, po prostu jest to w ich środowisku coś bardzo trudnego, nieakceptowalnego i po prostu oni wolą się do tego albo nie przyznawać, albo wręcz rezygnują z przyznawania się do Kościoła katolickiego. Kiedyś elita intelektualna, gromadząca w swych szeregach ludzi zdolnych, wybitnych, kiedyś bycie w Kościele katolickim, bycie księdzem, biskupem, było niesamowitym prestiżem, było drogą kariery, co najmniej tak dobrą, jeśli nie lepszą niż w świecie świeckim. Natomiast skończyły się te czasy, zmieniło się to bardzo. Tutaj wyraźnie stwierdziłem, że wiąże się to z obniżeniem poziomu absolwentów wyższych seminariów duchownych. To moja obserwacja. Natomiast tuż przed przyjazdem porozmawiałem z osobą, która kształtuje przyszłych księży w kilku również i zagranicznych uczelniach i on się ze mną nie zgodził. Więc to taki tutaj dwugłos. On mówi, że człowiek w moim wieku dokładnie powiedział, że za jego czasów on sobie nie przypomina, żeby jego koledzy z seminarium byli kimś bardziej inteligentnym, jacyś jakoś więcej intelektualnie sprawnymi niż teraz. Więc no tutaj taki dwugłos. Czym się objawia obniżenie poziomu absolwentów wyższych seminariów? No mamy księży, jakich mamy, którzy, wiem to z własnego doświadczenia, przykro to mówić, ale no jako świecki, który nie miał wykształcenia teologicznego i nadal nie mam pewnego, wiele pytań, tak? Zadając pytania księżom, często nie uzyskiwałem odpowiedzi. Bywało tak, że wielu nawet nie pytało, nie wiedziało, o co ja pytam. Więc jest to no, coś, co pokazuje na to, że chyba nie wzięli sobie do serca słów Jana Pawła II, że mają być specjalistami od Pana Boga. Bo no, jest to, zresztą macie kontakty, sami najlepiej wiecie, jak to wygląda. Tak, ktoś pytał, co tam u księdza Daniela. No, zakazał stosowania maseczek na jego terenie Czartochowej. Powiedział, że to jest w ogóle jakiś wymysł, że nas to nie dotyczy, że w ogóle to jest jakiś zabobon i tak dalej, i tak dalej. No, nie będę komentował. Natomiast komentował to znawca tego środowiska charyzmatycznego i badacz długoletni, ksiądz profesor Kobyliński. Kobyliński, przepraszam, tak. No, wypowiedział się bardzo krytycznie. Jest specjalistą od wszystkiego. Oj, ja go znam akurat jako badacz tego środowiska i solidnie to robi od lat. Można się z nim nie zgadzać, ja się w wielu kwestiach z nim nie zgadzam, natomiast nie można mu odmówić, że on to bada, on się tym zajmuje, że on to... Zajmuje się tym naukowo, estetykiem. Ale zajmuje się naukowo, pisze artykuły, czasopisma. Ale robi badania. Można się z nim nie zgadzać. Ja, tak jak mówię, w wielu rzeczach się z nim nie zgadzam, natomiast jego obserwacja tutaj jest jak najbardziej uprawniona. I no niestety tak, urosły w siłę, to jest pewne. Magiczność
ja to widzę, więc jak najbardziej zgadzam się z tą opinią. Niestety antyszczepionkowcy znajdują się w każdym praktycznie środowisku. Czy to maryjnym, czy tradycjonalistów, mam znajomych i tam bycie w maseczce na mszy wszechczasów to jest w ogóle no coś co lepiej nie czynić. Jestem bałwochwalstwo, tak? I wszystko to pomimo wyważonego i racjonalnego stanowiska zespołu ekspertów do spraw bioetycznych Komisji Ekspertów Polski dotyczące szczepionek. Przeczytałem w całości bardzo wyważone, bardzo rozsądne, bardzo rozumowe, odwołujące się do badań i no, powinniśmy to, naprawdę nie mamy się czego stydzić. Natomiast nie jesteśmy postrzegani w społeczeństwie przez pryzmat tego stanowiska zespołu, tylko niestety przez te gwiazdy, które mają tysiące wejść na YouTubie i no niestety oni mają wpływ na kilkadziesiąt tysięcy katolików i to później spowiadane, kolportowane w Facebookach i społeczeństwo styka się z takim właśnie kościołem, a nie z jakimś stanowiskiem bardzo mądrym, eksperckim Komisji Episkopatu Polski. Widząc i oskarżając, ja publicznie wielokrotnie spotkałem z tym, że Kościół jest oskarżany o właśnie namawianie do tego, żeby się nie szczepić. Ostatnio lekarz Bydgoszczy na wizycie tam wręcz coś takiego stwierdził. No nie wytrzymałem, musiałem go poprawić. Natomiast no, taki jest odbiór społeczny. I coś z tym trzeba zrobić, bo podstawowy zarząd do Kościoła katolickiego jest zawsze od średniowiecza ten sam. Ciemno ogrodzić średniowiecze, tak? Musimy zrobić wszystko, aby te takie rzucane w nas powszechne oskarżenie i takie najłatwiejsze nie pasowało kompletnie do naszego Kościoła. Jeśli tego nie zmienimy, no to równie, bo chyba będzie trwało. Inny objaw tego, że przestaliśmy być elitą intelektualną, to popularność egzorcyzmowania. Popularność wody i soli egzorcyzmowanej. Demonizacja życia codziennego. W mojej własnej parafii słyszałem o wyganianiu demona kaszlu. Kaszlu? Kaszlu? Kaszlu. Aspiryn? Nie. Amantadyno? Solo. Amantadyno? Solo. Solo. A tak piło? A z jakiej księgi? Księgi kaszlu? Księgi kaszlu. To demonizacja, generalnie demonizacja naszego życia. Nie postrzegacie tego dookoła? Postrzegamy w środkach charyzmatów. Dokładnie. Tak. To jest nawiązanie? Dokładnie. Tak. Jest to wynik protestantyzacji. Tak jest. Dokładnie. Tak. Prawdy Clark i Tronco Pesta. To jest ich. Kolejny przykład to częste uzdrawianie z osób cudownych, upadki w duchu, mówienie językami, prorokowanie o przyszłości. Znów w spotkaniu ze współczesnym, zeświadczonym, naukowym i racjonalnym coraz bardziej światem staje się to nieakceptowalne, szczególnie dla młodych czy lepiej wykształconych. Trafia to do osób mniej wykształconych, słabiej rozemocjonowanych, mających duże parcie na emocje, na jakieś nastroje. To do nich tak może trafić. Natomiast no, taki typowy Polak, to dla niego to jest coś bardzo dziwnego. Kolejne powody są niestety fundamentalne, bo tamte można dość łatwo szybko zmienić, tak? Natomiast gdy się straci wiarygodność i autorytet poprzez nierozliczenie współpracy z SB i brak woli do tego, utrudnianie ewidentnie tym, którzy chcą to zrobić, no to po prostu brak samooczyszczenia o czym świadczy.
Kolejny problem, który tylko sygnalizuje, jest to nierozliczenie z pedofilii, systemowy problem pedofilii. Coś, co jeszcze długo będzie kulą u nogi, niestety, u nas. Wgłębiając się w ten temat, powiem szczerze, że nie myślałem, że jest to tak bolesny temat. Było mi po prostu wstyd, pojawiła się złość. No i cóż, dzięki Franciszkowi, że robi porządek wreszcie w naszym kościele, tak? Wymienione tutaj nazwiska, no poza może kardynałem Petzem, który wcześniej, przed Franciszka era, wszyscy oni odeszli poprzez nie samo oczyszczenie Kościoła Polskiego, tylko to przyszło z Watykanu. Niedługo nasi biskupi jadą na spotkanie w Watykanie, bodajże listopad, październik, tak. Gdzieś tam. Na dywanik. Na dywanik. Nie. Pytałem, czy na dywanik, okazuje się, że nie, że to jest planowe tam co ileś lat. Natomiast są głosy, z którymi ja się nie zgodzę. Myślę, że to jest przesadzone, że może się skończyć tak jak z episkopatem Chile. No, może tak być. No, obyś nie miał racji. Obyś nie miał racji. No, ja nie wiem. Dlaczego? Ja nie wiem. Jak zasłużyli, no to... Jak zasłużyli? I to ja miałem być radykalny, a to takie głosy z sali? Jeśli taka wola, to wątpujemy się. No niestety, to odbywa się co jakiś czas, tak? Media mają o czym pisać, portale na pierwszych stronach, komentarze na Facebooku, macie znajomych różnych, więc wiecie, nie będę tutaj tematu rozwijał. Ale to są też fake newsy i tak dalej. No nie te, które wymieniłem. Ja specjalnie wybrałem tylko ukarane przez Watykan, żeby nie było tutaj wątpliwości tej dyskusji. Lista jest i tak zbyt długa zdecydowanie. Gorszą się ludzie Kościoła tym. Bardzo. Przytoczę jednego z nich. Pozwólcie, że odczytam. Tak się składa, że powodem, dla którego straciłem wiarę w to, że Kościół jest zdolny do samooczyszczenia, nie jest wcale przerażenie lobby gejowskim w Kościele, ale uważna obserwacja życia Kościoła. Otóż takie samooczyszczenie nie udało się w Kościele nigdzie, czyli w żadnym kraju. Nigdzie bez zaangażowania mediów świeckich, często wrogich Kościołów, bez procesów i gigantycznych odszkodowań, bez przeszukiwania kurii i traktowania biskupów, tak jak innych uczestników życia społecznego. Nic się nie zmieniło. W Polsce jest tak samo. Lawendowe układy były jednym z powodów, dla których te sprawy ukrywano. Mówimy o pedofilii oczywiście. O czym pisał także Martel w Sodomie. Ale dalece nie jedynym. A robienie z homoseksualnych księży jedynego kozła ofiarnego w tej sprawie jest zwyczajnie nieuczciwe, bo tak się składa, że równie istotną rolę w tworzeniu układu odgrywała gigantyczny klerykalizm i świeckich, i duchowych, i duchownych. U duchownych to mogło być zrozumiałe, bo to jest tak zwana wszędzie, w każdym zawodzie powstająca solidarność korporacyjna. Natomiast my mamy również na sumieniu jako świeccy niereagowanie, niezgłaszanie, nienapominanie błądzących, co wyraźnie Pismo Święte od nas wymaga. Z miłością po chrześcijańsku, natomiast korporacyjna solidarność, brak zrozumienia ofiar i ich lekceważenie, brak empatii, co wychodziło kilka razy i to tak strasznie w wypowiedziach niektórych biskupów, że tylko oczy opuścić i rumieńcem spłonąć. Brak świadomości ran, jakie zadaje molestowanie. O ile to było sprawiedliwione jeszcze 10, 20, 30 lat temu, bo rzeczywiście ja nie miałem nawet takiej świadomości, nikt z nas praw podejrzewam nie miał. O tyle teraz, no, kto nie chce się zapoznać z tematem uparcie, to się nie zapoznaje, tak? I nie wie. Natomiast
no każdy powinien się nad tym pochylić, poczytać, zrozumieć, jaką krzywdę na całe życie ci ludzie ponieśli, tak? Tomasz Delikowski to napisał, nikt chyba nie myśli, że to jest jakiś wróg Kościoła, tylko człowiek, któremu zależy na tym, żeby było lepiej. Inny powód, dlaczego tracimy autorytet i nie potrafimy go jakoś odbudowywać, to spotkałem się kilka razy na ewangelizacji. Ktoś, kto zna troszkę środowisko chrześcijan, wie, że no, potrafimy żreć się strasznie, tak? Apologeci ostatnio troszkę zluzowali, ale tak 2-3 lata temu to była taka naparzanka z protestantami i teraz taki rodzimowierca, czy taki niewierzący albo letni, myślący, może by w Jezusa uwierzyć, patrzy, ten wierzy w Jezus i ten wierzy w Jezus. Ten czyta Biblię i ten czyta Biblię. Ten tego czci wiarę odsądza, ten tego czci wiarę. Ten mówi, że heretyk, a ten, że bałwochwalca. No możemy się różnić, tak? Możemy się pięknie różnić. Możemy trwać przy swojej wierze. Natomiast nie da się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięża. A nie wyciągaj maczugę i między oczy. Ja kilka razy się z tym spotkałem, że wy najpierw, co ty mi mówisz, przecież tak na forach na przykład. Pięknie tu potrafimy rozgrywać o rodzimowiercy. No. Katolik kłóci się z protestantem, później gdzieś w innym wątku próbujemy coś jemu powiedzieć. A wy w ogóle nie wiecie, co z tym Jezusem było, czy kolejny konkretny problem, tak, czy z Maryją, czy jakiś tam wymienia, a wy mnie chcecie pouczać, tak? Najpierw zrób się porządek u siebie w chrześcijaństwie. A dary Ducha Świętego zobowiązują, tak? Skoro jesteśmy chrześcijanami, mamy chrzest i bierzmowanie, powinniśmy nie być bezobjawowymi katolikami, tylko dary Ducha Świętego powinny gdzieś się ujawnić i być widoczne. Ale po co tam wspominać o protestantach, nasz kościół wewnętrzny, katolicki potrafi również równie gorące dyskusje ze sobą toczyć i to łącznie z hasłami typu heretyk, tradycjonalista kontra charyzmatycy, tradycjonaliści kontra liberalni, maryjni katolicy, którzy tylko Medjugorje, tylko najnowsze objawienia, a główne objawienie? Gdzieś tam było jakieś, gdzieś na religii kiedyś, ale po co to, skoro mamy Medjugorje? Tak? Prawicowo-narodowi kontra lewicowo-europejscy. A Kościół jest jeden, Jezus jest jeden i dla tych z prawej, i dla tych z lewej, i dla tych ze środka. Nie bądźmy powodem zgorszenia słuchających czy czytających. Bo zwykły niedzielny, taki z centrum katolik, jest zgorszony po prostu. Jak nie zgorszony, to zdezorientowany i zagubiony różnym nauczaniem, różnym głoszeniem, wzajemnym ostrym zwalczaniem, wytykaniem sobie błędów i odstępstw, łącznie z rzucaniem bardzo mocnych oskarżeń. To widzą księża, którzy wyjeżdżają do Europy i później wracają do Polski. Mam dwóch takich, jeden we Francji, drugi we Włoszech. To jest ich obserwacja. Wy jeszcze tutaj żyjecie w średniowieczu. Monarchiczna, feudalna struktura, zdjęcie wybrane nie bez powodu. Jest paru biskupów, którzy jest powiem, jest niemonarchiczna. Niemonarchiczne sprawowanie roli biskupa, tak? Biskup ma być ojcem,
ma być pasterzem, ma być tym, który kieruje. Natomiast chyba za bardzo przejęli się greckim znaczeniem słowa episkopei, czyli episkopos, czyli nadzorca. Bardzo często nasz biskup jest takim nadzorcą, który właśnie przyjeżdża na parafię, jest wizytacji, tak? I wszyscy na baczność, trawa prawie na zielono malowana. Wiemy, jak to wygląda, każdy był pewnie na takim spotkaniu z biskupem. Natomiast, no właśnie, to jest z innej epoki, tak? Jak człowiek gdzieś z zewnątrz kościoła, albo taki naprawdę daleki od kościoła zobaczy taką wizytację, taką wizytę biskupa, no to to jest dla niego taki folklor, tak? To już kompletnie nie z XXI wieku. Godność biskupa powinna polegać na czymś innym. Ale to temat ma... powiedzieć, że jak zaczęłam w połowie lat 90. pracować w Urzędzie Konserwatorskim w Warszawie, przedstawiony biskup na zdjęciu miał sobie kieliszek. Kieliszek. Akurat u nas był kieliszek. To jest na Kujawach i Pomorzu flaszka. U nas, znaczy to jest duży problem w ogóle, tlenu, uzależnienia tego typu. Tego typu rzeczy i to całe późniejsze jego życiorys można rozczytać właśnie z tej perspektywy. Dlaczego w ogóle ten problem w kościele? A chcesz powiedzieć, że choroba uzależnienia od tego usprawiedliwia? Tak? Nie, jego nie usprawiedliwia. Ja znam wielu uzależnionych alkoholików i uwierz mi, że tak się nie zachowuje. To nie jest spowodowane chorobą alkoholową. Nie usprawiedliwiajmy tego wszystkiego. Jako jeszcze kapelan polowy na gorszu żołnierzy, przychodząc w piątek. Żołnierzy, leśników, policjantów. Znam relacje bezpośrednie. Mówię cały czas o latach 90., żeby było jasne. Nawet 80. To ja już dużo późniejszy. Gorszu żołnierzy przyszedł w piątek, odwiedził w piątek jeden z... Powtarzam rzecz od bezpośredniego świadka. Wizytację miał wojsku, jak to jest tam? Na jednostce wojskowej. A ponieważ jeszcze wojsko miało stare nawyki, więc w piątek podano kotlety schodowe. Nie powiedział, no kochani, będziemy jakąś mieć dyspensę czy coś tam. Nie. Powiedział, niech się stanie ryba i zaczął jeść. Co? Niech się stanie ryba. Tak? To co się dzieje? No dobrze, dalej. Koniec narzekania. Ale nie do końca, bo tu już przechodzimy do czegoś pozytywnego, czyli szukamy oferty duchowej. Z tym, że jesteśmy w CEF-ie, Centrum Edukacji Formacyjnej. Kto tu przyjeżdża? Niewierzący? Nie katolicy? Nie. Katolicy. I to tacy jak my zazwyczaj. No zresztą my tu jesteśmy, tak? Jesteśmy przykładem. No nie, to troszkę za mało. W Gnieźnie też mamy CEF. Nie wiem, czy w każdym, powinno być w każdym, bo Centrum Edukacji Formacyjnej to jest tam, gdzie rekolekcje się odbywają, wszelakie kursy, wszelakie spotkania. No piękny teren, ale tylko to jest oferta dla aktywnych katolików. Aktywnych podkreślam. Natomiast co z tymi, którzy są bezobjawowymi katolikami czy niewierzącymi? Jaką ofertę mamy dla nich? Właśnie, niezręczna cisza. I mamy trochę. No. Ewangelizacja. Proszę mnie dotknąć. Nie wychodzą na zewnątrz. Wychodzą, mają to oczywiście. Tak. Chodzą jak Świadkowie Jehowy. Tak, to jest formacja. No. To tego nie wiecie. No ewangelizacja, no tak. Ale to na szczęście. Na szczęście to jest jasna strona charyzmatyków, tak? Że oni pójdą czy na festiwal
Sunrise do Techno, czy na przystanek Woodstock. No jest to na pewno wyjście na zewnątrz. I to dobre przykłady pewnie niektórych zbulwersują, ale to jest moje zdanie. Dodam, moim zdaniem część mediów, na przykład, nie wiem, diecezja warszawsko-praska ma, nie wiem, moim zdaniem pozytywne jakieś działania, ale to może... Ja na koniec oczywiście poproszę, żeby podać pozytywne jakieś działania godne powielenia, tak? Słyszałem już o kilku, które no bardzo, bardzo tutaj ciekawie zabrzmiały. Warto było, żeby to zabrzmiało do mikrofonu, bo zostanie utrwalone i może być powielone. Wszystko się opiera na ludziach. Medytacje chrześcijańskie może wielu zbulwersują, ale moim zdaniem jest to oferta wąska dla osób, które gdyby nie było medytacji chrześcijańskiej, medytacji ciszy, poszliby do Hare Krishna, poszliby do transcendentalnej medytacji, do buddystów i innych tam dziwnych. A tu, jak ma ofertę od swojego kościoła i ma ofertę inną, wybierze swojego, a dobra, zobaczę co tam nasi, jak będzie nudno, to najwyżej pójdę sobie tam, tak? Nie jest nudno, polecam, kto nie był, koniecznie. Ostatni punkt jest tylko hasłowy, ale bardzo ważny i bardzo szeroki. Nie chciałem tutaj w szczegóły wchodzić, natomiast jest bardzo duża oferta. Jak klepiecie sobie CEF Archidiecezji Gnieźnieńskiej, to tam wyskoczy kalendarz i w każdym dniu prawie miesiąca coś się dzieje w naszym CEF-ie, tak? Tutaj dość pusto widzę, jakieś tam pojedyncze grupki, natomiast u nas naprawdę wiele się dzieje, nie tylko seminarium prymasowskie, ale i wiele, wiele innych ofert dla rodzin z dziećmi, rodzin w kryzysie, narzeczonych i można bardzo długo wymienić. Tego nie wiedziałem, to dla mnie nowość, którą odkryłem przygotowując się do tego, tej prezentacji. Kościół z wyboru. Przecież kościół to z domu wynosiliśmy, rodzice, to nasz, Polak, katolik i tak dalej. No, o dziwo, nie jeden, nie dwóch, nie trzech socjologów zgadza się i księży, którym to powiedziałem, konsultowałem. No oczywiście, oni to wiedzą, tak? No ci, którzy gdzieś tam po świecie jeżdżą. Natomiast dla mnie nowość, że dla młodych ludzi, dla dzieci naszych czy wnuków, jak dorosną, to oni wybiorą sobie. No ich możemy posyłać do komunii, do bierzmowania, natomiast podejmą decyzję za kilka lat, w wieku 20, a może 30 lat. I teraz właśnie, musimy, jeśli chcemy, żeby wybrali nasz kościół, znów pojawia się problem oferty. Oferty, która jest wszechstronna, dobra, czyli poziom reprezentujący jakiś współczesny, wiarygodna, atrakcyjna. Konkurencja na współczesnym, wolnym rynku idei. No, odkąd mamy Facebooka, odkąd mamy internet, mamy cały świat u siebie, tak? U siebie w domu, u siebie dziecko na komórce ma cały świat. Wszystkie religie, wszystkie filozofie, wszystkie ezoteryczne szkoły, czary-mary, wszystkich coachów, którzy karierę przewidują, reiki, co tylko sobie życzycie, to wasze dziecko ma to w komórce na wyciągnięcie palca. Więc jest to wolny rynek idei. Księża są bardzo obłożeni pracą. Księża robi się coraz mniej.
jak zwracacie się do księdza współczesnego proboszcza Pikarego, wtedy słyszycie, ale ja nie mam czasu, ja mam tu pełno w kalendarzu, poczekaj, muszę coś poszukać, tak? Rzeczywiście są zarobieni. Oni nie będą w stanie tego zaoferować, dlatego coraz większa rola świeckich. Nie obożajmy się na tych młodych, którzy są gorący, zapaleni Duchem Świętym, tylko ich jakoś spróbujmy formować, tak? Bo oni się palą do działania. Oni są tymi wiarygodnymi, tak? Tymi rzeczywiście, którzy mogą poświęcić się tej pracy, natomiast muszą być uformowani, tak? Żeby nie odpływali gdzieś tam do protestantyzmu. Chyba przez wszystkich szanowany biskup, arcybiskup, zachęca wyraźnie świeckich do działania. Nie tylko do działania, ale również do pilnowania naszych kapłanów, biskupów. Pilnowanie, napominanie. Wspomniany ksiądz Jarosiewicz. Niesamowicie charyzmatyczny, niesamowicie autentyczny ksiądz. Nie mam powodu, żeby go w jakiś sposób nie doceniać, czy uważać. Na pewno jest to ksiądz wierzący, tak? Na pewno jest to ksiądz chcący działać, na pewno jest to ksiądz prowadzony Duchem Świętym. Natomiast będąc na przystani Jezus, ja z nim kilka razy wszedłem w ostre polemiki. No, wspomniane naszym opiekunem. Ale z nim to bardzo prosto. Tak, ostre polemiki, gdyż no, to jest rola nasza. Błądzącego z miłością napominać. I to nieważne, czy on nosi sultannę, habit, czy tiarę, tak? Nie tiarę, co nosi biskup? Mitrę. Produkt mamy najlepszy z możliwych na tej wolnym rynku idei. Nie ma lepszego, jestem o tym przekonany. Bóg człowiek, Jezus Chrystus, nasz brat i wybawiciel. Kto ma Boga brata? Która religia nazywa Boga brata? Ojciec, który jest miłością miłosierną, który czeka na grzesznika największego z otwartymi dłońmi, z otwartymi ramionami. Wygląda Duch Święty, który działa z mocą, przemieniając życie. Są na to tysiące świadectw. Mamy Słowo Boże, które jest prawdziwym Słowem, prawdziwym objawieniem, jedynym, które się sprawdza. Które mówi na dodatek nam, jak budować cywilizację miłości. To jest rewelacyjne hasło reklamowo-marketingowe. Cywilizacja miłości. Nikt nie ma lepszego hasła. Za miłością pójdą wszyscy, z prawa, z lewa, ze środka i charyzmatycy, i jacyś ortodoksi, i tradycjonaliści, i wszelakie inne odłamy społeczeństwa. Miłość to jest ponadczasowy, ponadreligijny, ponadnarodowy hasło, za którym wszyscy pójdą. Nasze świadectwo życia pokazuje, że żyjąc według Słowa Bożego, żyjąc według nauki Kościoła, żyjemy po prostu dobrze, porządnie, szczęśliwie, spokojnie. We współczesnym świecie tak się nie żyje. Wszystko jest zmienne, ulotne, jakieś nietrwałe. Natomiast my mamy coś do zaoferowania. A w perspektywie wieczna szczęśliwość. No właśnie, żniwo coraz większe,
Wierzę, że znajdą się robotnicy. A to bez komentarza. Dziękuję.